Cześć! Według waszych głosów w mojej ankiecie na temat historii poszczególnych miast, w tym odcinku porozmawiamy sobie o Gdańsku, czyli o mieście, które istnieje od początku polskiej państwowości. Ba, co więcej, gdańszczanie nieraz sami nawet mieli własne państwo, a na dowód tego macie tutaj paszport Wolnego Miasta Gdańsk. Jeśli chcecie się dowiedzieć m.in. takich ciekawostek, jak dlaczego Polska toczyła wojnę z Gdańskiem, jak Gdańsk stał się jednym z najpotężniejszych miast Europy Środkowo-Wschodniej, co stało się z potężnym zamkiem krzyżackim, który był utrapieniem dla gdańszczan, oraz dlaczego Niemcy z takim sentymentem mówią na miasto Danzig, czas poznać historię polskiego Gdańska, opowiedzianą przez globalistę. Zaczynajmy zatem. A, no i oczywiście bym zapomniał. Pamiętajcie, aby w komentarzach pod tym odcinkiem napisać, o jakim następnym mieście chcielibyście posłuchać, ponieważ myślę, że jest ich całkiem dużo do wyboru. Gdańsk po raz pierwszy został wymieniony jako miasto w żywocie świętego Wojciecha, spisanym przez Jana Kazimierza w roku 999 w Rzymie. Z zapisów wynika, że święty Wojciech, który uznawany jest obecnie za patrona Polski, był w Gdańsku, żeby ochrzcić kilka tysięcy osób. Była to wówczas niewielka rybacka osada położona na bagnistych terenach przy ujściu Wisły. Jednak to miało już niedługo później się zmienić. Gdańsk miał poważnego konkurenta w postaci ośrodka handlowego w Truso, które zostało założone przez Duńczyków już pod koniec VIII wieku i docelowo miało być najważniejszym portem na południowym wybrzeżu Bałtyku. Tak też się stało, jednak gdańszczanie mieli tutaj dużo szczęścia, ponieważ na początku IX wieku konkurencyjny port został prawie zmieciony z powierzchni ziemi na skutek wojen prowadzonych przez Piastów. Gdańsk stał się wtedy z automatu nowym, najważniejszym ośrodkiem handlowym w tym regionie, a swój kapitał lokowali tutaj chociażby skandynawscy i niemieccy kupcy. Wszystko byłoby super, gdyby nie jaki książę Świętopełk II Wielki, który za cel obrał sobie jak największe uniezależnienie miasta od Polski, a sposobność do tego nadarzyła się poprzez spisek, jakim była zbrodnia gąsawska, w wyniku której zginął książę polski Leszek Biały. Od tej pory gdańszczanie rozwijali swoje księstwo, a do miasta napływało coraz więcej ludności niemieckiej. Można powiedzieć, że od tego momentu Gdańsk stał się kością niezgody pomiędzy Polakami i Niemcami, która jeszcze wiele razy w naszej historii da o sobie znać. Miasto powróciło do naszych granic z zapanowania Władysława I Łokietka, który zjednoczył ponownie kraj po rozpadzie dzielnicowym. Jednak niedługo później zaatakowani zostaliśmy przez Brandenburczyków. W tej patowej sytuacji król postanowił poprosić o pomoc Krzyżaków, z którymi paradoksalnie, ale jeszcze wtedy mieliśmy przyjazne stosunki. Ci jednak zachowali się jak typowi Janusze biznesu i w ramach zapłaty za pomoc zażądali od polskiego władcy wynagrodzenia zdecydowanie przekraczającego wartość prowincji. Pomimo skarg słanych przez Polaków do papieża Klemensa II i nakazu oddania Pomorza Gdańskiego, Krzyżacy nie mieli zamiaru nikogo słuchać, dlatego Gdańsk stał się częścią zakonu. Wojska krzyżackie raczej nigdy nie szczędziły w środkach, dlatego wszystkie przejawy niesubordynacji mieszkańców krwawo tłumiono, a gdańszczanie pomimo licznych powstań nie mieli szans na wygraną, zwłaszcza w okresie, kiedy państwo krzyżackie było u szczytu swojej potęgi. Okazja nadarzyła się ponad 100 lat później, kiedy to osłabieni po wojnach z Polską krzyżacy nie poradzili sobie z gdańskim powstaniem antykrzyżackim w 1454 roku, a miasto stało się ponownie wolne po 146 latach. Warto jest mieć tutaj na uwadze fakt, że nawet Polska była krócej pod zaborami, ponieważ były to 123 lata. Mieszkańcy rozebrali znienawidzony zamek krzyżacki cegiełka po cegiełce, a zdobyte materiały wykorzystano do budowy kamienic i nowych umocnień. Podjęto także decyzję o tym, aby oddać władzę w ręce króla Polski Kazimierza IV Jagiellończyka. Pod rządami polskimi Gdańsk prężnie się rozwijał, ale cieszył się także przywilejem bicia własnej monety, a w Rzeczpospolitej tylko Toruń miał jeszcze takie prawa. Miasto stało się najważniejszym ośrodkiem miejskim nad Bałtykiem, zaraz za duńską Kopenhagą. Oprócz tego Gdańsk należał do Hanzy, czyli swego rodzaju sojuszu ekonomicznego, który zdecydowanie napędzał siłę miasta. A to przyczyniło się bezpośrednio do tego, że Gdańsk stał się najpotężniejszym i największym miastem Rzeczpospolitej na przełomie XV i XVI wieku. Miasto chociaż było wtedy polskie, to tak na dobrą sprawę Polacy nie byli w mieście najliczniejszą narodowością, bowiem wskutek działań krzyżackich w Gdańsku zaczęło przybywać społeczności niemieckiej, a dodatkowo ogólnoeuropejski charakter miasta skutkował tym, że nawet za czasów Rzeczpospolitej w Gdańsku osiedlali się Niemcy, Holendrzy, Żydzi, ale i nie tylko. Więc w sumie jakby nie patrzeć, było to wtedy takie typowe miasto multikulti. Ten stan rzeczy prowadził czasem do napięć, chociażby między katolikami i protestantami. Kres tym nastrojom położył ostatecznie Zygmunt II August, ogłaszając dekret częściowej tolerancji religijnej w mieście. Był to pierwszy tego rodzaju akt prawny w Europie, więc jak sami widzicie, Gdańsk od zawsze był dość innowacyjny. Gdańszczanie wiedzieli, że sukces gospodarczy miasta jest możliwy tylko poprzez współpracę z Polską. Z drugiej jednak strony, handlu by nie było, gdyby nie import i eksport z zachodu. Dlatego kiedy zaistniała tylko sytuacja na to, żeby królem elekcyjnym Rzeczpospolitej stał się Habsburg Maksymilian II, miasto miało szansę rozwinąć się na nieznaną do tej pory skalę. Jednak jak to zazwyczaj z historią bywa, ona nigdy nie jest taka, jakbyśmy chcieli. Plany te bowiem pokrzyżowała elekcja Stefana Batorego, której to gdańszczanie nie uznali. Przez co wybuchła wojna polsko-gdańska. Zdawać by się mogło, że jej rezultat mógł być tylko jeden. Nie, nic z tych rzeczy. Polska szlachta, kierując się swoimi sarmackimi poglądami, odmówiła na Sejmie w Toruniu finansowania działań zbrojnych, a zezwoliła tylko na pospolite ruszenie. Wkurzony i urażony król nie miał zamiaru się poddać, dlatego i tak zdecydował się wyprawić na nieposłuszne miasto. Gdańsk posiadał najnowocześniejsze fortyfikacje, ale uzyskał także pomoc Duńczyków i Niemców, przez co ostatecznie oblężenie zakończyło się podpisaniem pokoju, który można rzec, że był sukcesem dwustronnym, ponieważ Gdańsk dalej cieszył się największymi uprzywilejowaniami ze wszystkich polskich miast, za to król otrzymał rekompensatę oraz hołd. W 1577 roku Stefan Batory rozszerzył także tolerancję religijną wobec Gdańska, więc od tej pory w mieście schronienie znajdowali wszyscy prześladowani Europejczycy, w tym także jednostki szczególnie uzdolnione, przez co Gdańsk przeżywał ponowny rozkwit, jednak ten miał już niedługo później się skończyć. Wraz z najazdem Szwedów na Polskę, miasto znacząco straciło na znaczeniu. Jednak zanim do tego doszło, trzeba pamiętać, że gdańszczanie mieli przysłowiowe jaja, czego nie można powiedzieć o większości innych polskich miast. Gdańsk był oddany polskiemu królowi, przez co skutecznie wraz z pomocą 30 holenderskich okrętów bronił się przed najazdem Szwedów, kiedy to skłócone miasta Rzeczpospolitej poddawały się najeźdźcy jedno po drugim, a część z nich została nawet spalona przez wroga w ramach nagrody. Potop szwedzki jest tematem naprawdę obszernym i jeszcze pewnie kiedyś do niego wrócę, jednak obrona Gdańska jest często pomijana przez podręczniki szkolne, a jej pamięć warto jest kultywować, ponieważ jakby nie patrzeć, była to obrona polskości. Dlatego w tym miejscu zarówno ode mnie, jak i od was należą się szczere słowa uznania dla gdańszczan. Nieco ponad 100 lat po tych wydarzeniach doszło do rozbiorów Rzeczpospolitej. Jednak jeszcze przed nimi miasto zostało spustoszone przez epidemię dżumy w 1709 roku, która pochłonęła wtedy prawie 25 000 mieszkańców, czyli niemal 1/3 populacji miasta. A to w przyszłości w pewnym stopniu ułatwiło germanizację regionu. 23 stycznia 1793 roku Prusy dokonały zaboru Gdańska, który od tej pory stracił najważniejszego partnera w biznesie i wieloletniego przyjaciela, jakim była Polska. Układ łączący Gdańsk i Rzeczpospolitą był dosłownie kurą wznoszącą złote jaja, jednak wraz z nadejściem obcych rządów miasto musiało niemal od nowa zbudować siatkę handlową, przez co podupadło na znaczeniu. Wiek XIX na początku zwiastował pewne nadzieje na odmianę, wraz z skroczeniem wojsk napoleońskich i utworzeniem wolnego miasta Gdańsk, zależnego od Francji. Jednak porażka Napoleona w Rosji pokrzyżowała te plany, a miasto ponownie wróciło w ręce Prusaków. Pomyślicie teraz pewnie, że po paśmie tak wielu niepowodzeń musiały w końcu nadejść lepsze czasy. I tak faktycznie nadeszły. Jednak zanim to się stało, w kwietniu 1829 roku doszło do największej powodzi w historii Gdańska w wyniku przejścia Orkanu Atlantyckiego. Niemal 3/4 zabudowań zostały zalane, a 12 000 osób straciło dach nad głową. Inwestycje pruskie oraz to, że duży odsetek gdańszczan porozumiewał się w języku niemieckim, doprowadził do tego, że miasto praktycznie rzecz biorąc samoistnie się zgermanizowało. Jednak ośrodki polskości dalej były w Gdańsku widoczne. Wraz z wybuchem I wojny światowej nadarzyła się okazja do tego, żeby wskrzesić państwo polskie. My natomiast sprawnie to wykorzystaliśmy, jednak o nasze terytorium musieliśmy walczyć, czasem pokojowo, a czasem trochę mniej. Koniec końców nie udało nam przyłączyć się Gdańska do Polski, powstało natomiast Wolne Miasto Gdańsk na mocy postanowień Traktatu Wersalskiego. Zachód obawiał się tego, że nowo powstała Polska będzie zbyt silna, a to przyniesie konflikt zbrojny pomiędzy Polakami i Niemcami. Władze Rzeczpospolitej miały częściowo wpływ polityczny i ekonomiczny na nowy twór, jednak w mieście Polacy stanowili zaledwie 15% całej populacji, a dużo większa społeczność niemiecka zdecydowanie z tego faktu zadowolona nie była. W końcu toż to niegodne było, żeby Niemcami rządzili obywatele państwa, którego na dobrą sprawę nie było na mapie przez 123 lata. Ten stan rzeczy prowadził oczywiście do napięć, a kiedy Hitler prężył swoje muskuły wykrzykując, że Gdańsk powinien wrócić do Niemiec, Piłsudski 15 czerwca 1932 roku na jego osobisty rozkaz, bez zgody niemieckich władz Wolnego Miasta Gdańsk, do portu gdańskiego wpłynął polski kontrtorpedowiec Wicher, by czynić honory domu wobec wizytującej Wolne Miasto eskadry okrętów brytyjskiej Royal Navy. To i parę innych wydarzeń, które się wtedy rozegrały, wystraszyły Niemców. Już w 1933 roku do władzy w Gdańsku doszło NSDAP, czyli ta sama partia, która rządziła w III Rzeszy. Od tej pory w mieście coraz częściej ofiarami prześladowań stawali się Polacy i Żydzi. A wraz ze śmiercią Piłsudskiego w 1935 roku zdawało się być coraz gorzej. Wszyscy wiedzieli już, że wojna wisi w powietrzu, nikt nie wiedział tylko, kiedy do niej dojdzie. Punktem zapalnym było oczywiście żądanie przyłączenia Wolnego Miasta Gdańsk do Niemiec w 1938 roku. Jednak jako honorowy i ambitny naród nie zgodziliśmy się na takie upokorzenie, a jako Polacy nigdy nie zrezygnowaliśmy z miasta, które na dobrą sprawę było nieodłącznym elementem naszej wspólnej historii. To oczywiście doprowadziło do wojny, która warunkowała olbrzymie zniszczenia Polski, ale pod jej koniec także Gdańska, ponieważ w wyniku szturmu wojsk polsko-radzieckich pod koniec marca 1945 roku niemal 50% miasta zostało zniszczone. Po wojnie Niemcy liczyli na to, że Wolne Miasto będzie dalej istniało, przez co później będzie to umożliwiało przyłączenie jego terytorium do Niemiec, ponieważ w dalszym ciągu przebywała tam liczna diaspora niemiecka. Tak się jednak nie stało, a cały obszar Wolnego Miasta Gdańsk został przyłączony do Polski według postanowień konferencji poczdamskiej. Niemcy oczywiście w tej sytuacji musieli jak najszybciej uciekać do kraju, a na ich miejsce trafili Polacy z Kresów. Co ciekawe, dalsze istnienie Wolnego Miasta Gdańsk uznaje za fakt środowisko jego obywateli, którzy teraz mieszkają w Niemczech. Wybrano nawet w 1947 roku istniejącą do dziś Radę Gdańska, z języka niemieckiego tak zwaną Rat der Danziger, pełniącą obowiązki Senatu Wolnego Miasta Gdańsk na uchodźstwie. Rada Gdańska przez cały okres swojego działania wywierała naciski na ONZ w celu uregulowania prawno-międzynarodowego statusu Wolnego Miasta. Jednak nic się w tej sprawie nie zmieniło po dziś dzień i lepiej, żeby tak zostało. Jak więc sami widzicie, Gdańsk to miasto niezwykłe, o barwnej historii, która jest ściśle powiązana z Polską, a dla nas Polaków jest to ośrodek niemal tak ważny jak Mekka dla społeczności islamskiej. Polska bez Gdańska byłaby z pewnością inna i powinniśmy się cieszyć, że wrócił on po tak długiej przerwie z powrotem do domu. Ja dziękuję wam za uwagę. Pamiętajcie, żeby w komentarzach pisać, o jakim następnym polskim albo zagranicznym mieście chcielibyście posłuchać. Do usłyszenia niebawem. Cześć. Zapraszam was także na mój drugi kanał o pieniądzach, gdzie posłuchacie nieco historii ekonomicznej państw z różnych części świata, a oprócz tego pojawi się tam teraz materiał o wielkich firmach, które już upadły. Tak więc dajcie nam szansę i odwiedźcie nasz kanał, ponieważ jak to się mówi, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, a tutaj warto zaryzykować. Cześć.